się nie dowie, luzik. No, mama jest tutaj. Co, przestraszyłyście się, babaski? I śledzi nas? Tylko nic nie mów, mamo. Daj mi jakąś kochę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, czy Aisha jest w domu? Cześć, Emile. Tak, wejdź. Aisha już się zbiera do szkoły. Pójdziecie razem? Tak. Chcesz coś zjeść? Nie, dziękuję. Już zjadłam śniadanie. Aisha jest w swoim pokoju. Idź do niej. Jestem Poli, śpię. Jestem Poli. Cześć, Emile. Dobrze, że przyszłaś. Dlaczego nie zbierasz się do szkoły? Mam jeszcze trochę czasu. Bawię się z Polly Pocket. Mogę z tobą się pobawić? Tak, jasne. Co na medalion? A to ty nie wiesz? Nie oglądasz Polly Pocket na kanale Teletoon Plus? Niestety nie. To ci opowiem o Polly Pocket. Polly odziedziczyła po babci magiczny medalion, a wraz z nim mini moc. Dzięki niej Poli może zmniejszać się do małego rozmiaru. Jak tutaj. To nieźle. Chciałabym mieć taki medalion. Stałabym się mała i nie poszłabym do szkoły. No, można by było takim kamperem pojechać gdzieś na wakacje. Ech, zawiozę mojego pieska gdzieś. Mam już dość szkoły. Ja też. Myślisz o tym samym co ja? Idziemy na wagary? Tak! Tylko żeby mama nie usłyszała. Tak na serio idziemy? Trochę się boję. Dlaczego nie? A co będziemy robić przez tyle czasu? Cokolwiek! Tylko żeby nie siedzieć na lekcjach. No, masz rację. Już się nie boję. Możemy pójść na piknik do wesołego miasteczka. Wymyślimy coś po drodze. Zaraz pakuję plecak do szkoły. Oj, do jakiej szkoły? Na wagary przecież idziemy. Co potrzebujemy? Może koc na piknik. A cukierki masz? No mam, takie paskudowe. Koc już mam. Książki niepotrzebne. Cukierki paskudowe. Coś jeszcze? Może jakieś zabawki? To ten kanapek będzie taki duży. Nie zmieści się. A jest fajny. Zabieram go. 50, 20. Może nam wystarczy. Dobra, jestem gotowa. Mamy nie ma. Możemy iść. Pa, miłego dnia! Co? Aisha, a śniadanie? Gdzie idziemy? Sama nie wiem. No właśnie, jeszcze że nie do szkoły. Tak! O, to się idzie do szkoły! Tosia, Tosia, chodź tu! Co tutaj robicie? Nie idziecie do szkoły? No właśnie nie! A gdzie? Na wagary! Idziesz z nami? Ale jak to na wagary? O nie, nie mam mowy. Idę do szkoły. Pa! Planujemy iść do wesołego miasteczka. Oj tam. I na piknik. Na piknik? Dobra, idę z wami. Jeżeli moja mama się dowie o wszystkim, to zrobię na was tak. Spoko, loko! Niech się nie dowie, luzik. O, wesołe miasteczko. Idziemy? Tak! Yeah, up it, 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 up
było. Ktoś ma wodę? Ja nie mam. Ja też nie. Bardzo mi się chce pić. Idziemy do sklepu? Pieniądze mamy! Jesteśmy wolne! A jeszcze tam może być? Tak! Idziemy do kasy. Zaraz wezmę pieniądze. Nie ma! Co ona wyprawia? No nie wiem! Nie ma tych pieniędzy! Szybciej! Ludzie się na nas patrzą! Szybciej, Aisza! No nie ma tych pieniędzy! Ja mam tym zapłacić! Aaa! Przypomniałam! Co przypomniałaś? Przecież w kieszeni mam pieniądze! Och, ta Aisza! Dziewczyny! Moja mama jest tutaj! Musimy szybko uciekać! Tamten jak Aiszy. To sobie jakaś dziewczynkę zostawiła. Chyba już poszła twoja mama. Fuch, chyba nas nie zauważyła. Dziewczyny! Kampy mojej Poli zostawiłam. Kto po nią pójdzie? Twoje zabawka, ty i idziesz. No właśnie! Ale moja mama może mnie zauważyć. To robimy na papier, kamień i nożyce. Papier, kamień i nożyce. Papier, kamień i nożyce. To się ty idziesz. Tu masz ten kamień. Dziękuję bardzo. Co teraz robimy? Gdzie idziemy? Mówiliście przecież, że na piknik pójdziemy. Taki stres z wami przeżyłam. Muszę coś zjeść. Chodźmy. Znam dobre miejsce. Nikt nas tam nie zauważy. Tajemnicze miejsce. Buu. Oj tam, przestań już. To tutaj. Dawaj. A może to niebezpieczne? Ale musimy zrobić piknik. I nie chcę być zauważona. Mam koc. A ja mam ciasto. Mama zrobiła. A ja mam marchewki i papryki. Jakoś mi się nie podoba to miejsce. Mi trochę też. A nie, gdzie nas przyprowadziłaś? Oj, wydaje wam się. Co, przestraszyłyście się, babaski? Nie, nie. Lepiej zjemy. Mam przecież dla was niespodzianki. Laleczki z serialu Polly Pocket. Wybierajcie. Ja chcę taką. To jest Shani. Lubi muzykę. Ja wybieram Mikolasa. Lubi robić zdjęcia. A dla mnie została Lila. Ona lubi modę jak ja. Ja rozbieram moją. Zobacz. O, może razem pojadą na wycieczkę kamperem. Jedziemy na wycieczkę. Aisza, co jest? Czy tylko mi się wydaje, że ktoś tutaj jest i śledzi nas? Nie, nie tylko tobie. A, boję się! Wyglądamy! Wy jak chcecie, a ja idę do domu. Nie chcę już żadnych wagarów. Chcę do szkoły. Ja też już chcę do domu. I ja.
Aisza, co się stało? Dlaczego tak wyglądasz? Gdzie ty byłaś? Gdzie? Na wagonach byłam. Tylko nic nie mów, mamo. Daj mi jakąś karę. Już nigdy nie pójdę na wagony. Nigdy w życiu!